dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria, stalowe centrum serwisowe, Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Organizator programu Witaj z Nagrodami. Kamil, czy to bardzo przykre uczucie przegrać na stadionie, na którym spędziło się tyle czasu i bardzo dobrze go wspomina? No bardzo, bardzo przykre. No nie tego się spodziewałem po przyjeździe tutaj i nie takiego rezultatu chyba wszyscy oczekiwaliśmy. No dla mnie jest podwójnie, że tak powiem, smutno. Powiedziałeś tutaj w klubowej gazecie, że będzie to dla ciebie najważniejszy mecz w sezonie, więc tym bardziej czujesz rozczarowanie. Tak, to był najważniejszy mecz w sezonie, ale na tą chwilę. Wiadomo, że jeszcze jest wiele grania przed nami i pewnie będziemy mieli o wiele ważniejsze mecze w kontekście drużynowym. To był dla mnie prywatnie był to bardzo ważny mecz, tak jak mówiłem, jak graliśmy w Płocku z Koroną, że przepraszam, że on nie będzie aż tak ważny jak ten tutaj. W Kielcach. Tak. Powiedz, jak mógłbyś zanalizować przyczyny porażki? Straciliśmy 4 bramki, no nie da się wygrać tracąc 4 bramki, bynajmniej bardzo ciężko jest wygrać, tym bardziej na wyjeździe. Ciężko mi na gorąco teraz oceniać, natomiast no, tak jak powiedziałem, tracąc 4 bramki, ciężko wygrać mecz. Miałeś okazję porozmawiać przed meczem albo po z kolegami byłymi z drużyny i co oni powiedzieli o Wiśle, w ogóle o tym meczu? No przed rozmawiałem, natomiast no po meczu jeszcze nie miałem okazji, ale zostaję dzisiaj tutaj u żony w Kielcach, więc pewnie będę się widział z chłopakami. Natomiast no, mało mnie interesuje, co oni sądzą. No tak, naprawdę mało mnie interesuje, co oni sądzą. Czy nie sądzisz, że troszeczkę przegraliśmy ten mecz już nie w sferze mentalnej? Po prostu byliśmy mniej agresywni, mniej zadziorni, zaczepni, wojowniczy od przeciwnika? No tak jak powiedziałem, no, ciężko doszukiwać się skutku na gorąco, znaczy skutku czy przyczyny porażki. Natomiast no, tracąc 4 bramki, naprawdę ciężko jest wygrać. Z doświadczenia już wiem, grając tyle lat, że nie można tracić 4 bramek na wyjeździe, jeśli chce się wygrać mecz. Co się musi zmienić, żeby w następną sobotę, żebyśmy wszyscy mieli lepsze nastroje? Na pewno musimy wygrać. No to proste. To jest takie, no zresztą mamy takie założenia w każdym meczu. No w tym meczu też mieliśmy założenie wygrać. Skończyło się, jak się skończyło od dzisiaj praktycznie już od teraz. No trzeba resetować głowy i się przygotowywać na kolejny mecz, który gramy u siebie. Jeszcze tylko jedna sytuacja. Przy stanie 1-2 miałeś okazję, piłka po stałym fragmencie trafiła do ciebie, mogłeś oddać lepszy strzał. Czy to właśnie nie sądzisz, że może mogło być punktem zwrotnym w tym meczu? Mogło, bo to była sytuacja na 2-2, więc gdybym czyściej może piłkę trafił, ciężko mi teraz mówić, może gdybym miał na lewej. No ciężko teraz gdybać, no to można sobie gdybać, gdyby ktoś tam trafił, gdybym ja trafił, gdybym jeszcze zrobił jedną akcję, no to tak można teraz sobie gdybać, wiadomo, ale przegraliśmy 4-2. No widać, że jesteś strasznie zdenerwowany i smutny. Co można zrobić, żeby się chociaż trochę uśmiechnął? No jak zobaczę żonę, to pewnie troszeczkę się uśmiechnę.
Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria, stalowe centrum serwisowe, Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Sponsorem programu był PKN Orlen. Organizator programu Witaj z nagrodami.